No kurde, czemu dzwonisz do mnie? Utworzyłeś platformę w internecie, która mnie oczernia, zniesławia, twoja grupa. I wystąpiło odszkodowanie 10 tysięcy złotych do sądu za zniesławianie. A ja cię nie zniesławiam, nawet cię lubię. Dlaczego ja mam działalność gospodarczą. Zawieszoną i jeszcze pewnie nic nie robisz w tym temacie. Nie mam zawieszonej, mam aktywną cały rok, zobacz sobie. Nie interesuje mnie to. Działalności gospodarczej. Prowadzę live'y, bo na tym zarabiam, na swoje utrzymanie i mojego dziecka. Nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie i tyle wystarczy. Działalność twojej grupy mi szkodzi. Właśnie nie chodź. I zgłoszę cię na policję i wystąpię do sądu o odszkodowanie 10 tysięcy złotych za zniesławienie. Usunęłaś mnie z grupy po to, żeby mnie tam oczerniać i piśmieć. Nie, głosowanie w większości było. Tak. Tak, ale wiem, co tam jest pisane, bo mi ludzie przysyłają, więc po prostu informujecie, że wystąpiło odszkodowanie o zniesławienie. Rozumiesz? Możesz być kiedykolwiek normalna jakaś? Nie, wystąpię o 10 tysięcy złotych o odszkodowanie, o zniesławianie, o utrudnianie pracy mojej działalności gospodarczej, mojej firmy. Zadeklarowałeś pomoc na live, uciekłeś z live'a, uruchomiłeś swojego live'a, sabotowałeś moją... Tak, tę, tak, to mnie nazwój. Przygotowuję cały tydzień. Po co czytałaś z mojej grupy wypowiedzi i podawałaś imiona i nazwiska? Nazywam... Nienormalne z twojej strony to było w ogóle. Ile razy ja mam... Sprawa moja, nie podawałam imion, nazwisk, tylko same imiona. Także po prostu... Nie muszę z tobą rozmawiać, mam cię w dupie, rozumiesz? Nie masz mnie i na pewno ci zależy na mnie też. Odszkodowanie. Nie będę ci żadnego odszkodowania. Wypłacisz mi, kurwa, mać odszkodowanie, bo mam wszystkie klinstry. Wystarczyło poprosić chociaż, to bym ci pomógł w jakiejś sprawie. A nie teraz, żeby pieniądze. Z twojej jebanej, pierdolonej grupy i ty, i z twojego jebanego, pierdolonego kanału na YouTube i ty utworzyłeś tą platformę. I ty odpowiadasz za przechowywanie tych informacji, rozumiesz? Nie sławiając ich mnie, bo jestem przedsiębiorcą, mam firmę, rozumiesz? Mam firmę. Zmądrzej w końcu! Nie? Pomyśl racjonalnie chociaż raz. I co ty sobie... Nigdy sobie nic złego nie zrobiłem. Nie masz nawet odwagi, kurwa, się do mnie po prostu odezwać, bo wypierdoliłeś mnie z grupy, żeby mnie obgadywać. Nie obgaduję ciebie. Zapłacisz... Racjonalnie oceniam tą sytuację i opisuję. Oddasz mi 3 twoje miesięczne pensje, jak wstajesz codziennie o 5 rano, to mi prześlesz na konto, rozumiesz? Komornik ci zajmie, bo ja mam wszystko skopiowane. Wszystko mam skopiowane. Ja bym ci tego nigdy w życiu nie zrobił. Ty jesteś okropna jakaś. Dasz mi po prostu 30 tysięcy. Gówno. Będziesz mnie spłacał przez najbliższe 10 lat. Pasuje ci? Zarób sobie uczciwą pracą i odczep się. Nie. Odszkodowanie za zniesławianie, za przechowywanie zniesławiania. Powinnaś mnie przeprosić w tym momencie. Nawet za nazywanie... A jak nie dzisiaj, to jutro. Łajzą mnie nazywasz na swojej grupie, tak? Łajzą, tak? Ja jestem łajzą, tak? I po prostu... Dlaczego się tak zachowujesz? To nie będziesz może łajzą. Żeby mi pisali, że jestem wariatką, że jestem lumpem, że jestem złodziejką, że jestem świnią. A czy u mnie, przepraszam bardzo, czy u mnie na moim profilu, na mojej grupie, na gdziekolwiek jest coś takiego napisane? Dlaczego to kurwa was tego nie usunąłeś nigdy? Dlaczego na to pozwalasz? Ja sobie nie życzę. Płacisz mi odszkodowanie, wiesz? Lepiej... Podam cię do sądu i nie chcę cię tutaj widzieć w Krakowie. Tyle ci chciałam powiedzieć, tchórzu. Ja ci dam tchórzu, tak. Akurat więcej odwagi... W dupę, bo nawet nie masz odwagi chuju po prostu do mnie zadzwonić. Schlałeś się jak świnia, pierdolisz jakieś głupoty na live'ach. Po prostu szkodzisz mi tylko z kondycyjnie. O to chodzi, ja będę robił swój spektakl przed ludźmi, oczywiście. Będę udawał kogoś, kim ja jestem lub inne zachowania, które lubię sobie... poudawać. No i okej, mam nadzieję, że skończyła się do widzenia. Czym przyjacielem twoim jestem i pomagałem tobie. Bez... Świnu, z chamem, skurwielem, co najebałeś się już dzisiaj na plany? Jesteś, czy się dopiero naklejesz, skurwielu, leniu pierdolony? Nie, dopiero po lagu się napiję. Teraz nie mogę się napić, teraz nie mogę, oczywiście. Ty skurwysynie po prostu, fajnie się bawisz z tymi wszystkimi butami, które mnie wyśmiewają, fajnie się... To są normalni ludzie, w przeciwieństwie do ciebie. Obraziłeś się, bo cię ktoś nazwał psycholem u mnie na live'ie? A jak mnie nazywają u ciebie? Jak mnie nazywają po prostu od 3 miesięcy u ciebie? Dlaczego na to pozwalasz? 30 tysięcy poproszę odszkodowania.
sądzie. Nie zamierzam się z tobą spotkać, wszystko jest odwołane, po prostu spierdalaj na drzewo, rozumiesz? A dla twojego, dla twojej informacji, to podobałeś mi się, interesowałam się, to bo chciałam cię tutaj zaprosić i chciałam się z tobą spotkać. A ty jesteś po prostu takim debilem, że sobie dałeś wyprać mózg tym wszystkim gnojom i po prostu sobie dałeś sobie wmówić jakieś po prostu kłamstwa, ale teraz to po prostu dla mnie jest zwykłym bucem, rozumiesz? Jesteś dla mnie zwykłym bucem, jesteś dla mnie zwykłą świnią, jesteś dla mnie mędą, która ma grupę, która mnie wyśmiewa, jesteś po prostu, nienawidzę cię, po prostu normalnie wsiądę w pociąg, przyjadę tam do ciebie do roboty, wypierdolę cię w Facebooku przed wszystkich ludziach i powiem po prostu tam o ciebie w pracy, jakim jesteś, że jebanym bucem, rozumiesz? Zrobię to. Ja nie rozumiem ciebie. Wsiądę w... Czemu innym ludziom mówisz o nas jeszcze, jakieś swoje, moje sekrety jeszcze. Kurwa, jak mnie oceniasz, mówisz to innym ludziom. Wszystkich facetach ci po prostu wyjebie w pysk. Byłoby mi bardzo miło, jeśli byś się pojawiła w tym miejscu. A potem wrócę do domu. Bardzo fajnie, jeśli byś się pokazała przy mnie jeszcze jeden raz. Wpierdolę ci w pysk, a oprócz tego dam ci pozew do sądu o 30 tysięcy odszkodowania, o zezwabianie. Rozumiesz to czy nie? Ty sobie myślisz, że moje życie to są jakieś kurwa jaja? Sama robisz z tego jaja i ze mnie jeszcze. Ty sobie myślisz po prostu, ty świnio. Po prostu, dlaczego pozwalasz tym wszystkim butom, żeby mnie obgadywały? Wypierdoliłeś mnie z grupy, żebym nie mogła czytać? Jakim prawem nazywasz mnie łajcą? Ale to chociaż to takie skromne określenie na twój cześć. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Po prostu obgadujesz mnie za moimi plecami. Po prostu poprosiłam cię o pomoc na live, tak? Bo dwie moje moderatorki okazały się oszustkami. I mogę być nim dalej moderatorem, ale żebyś więcej ze mną nie rozmawiała w ten sposób. Mam sprawę w sądzie rodzinnym, że się pojawiają na kanale nie po prostu nieodpowiednie treści. Obiecałeś, że będziesz monitorował, czy coś nie jest zamieszczane i że będziesz to usuwał. Ale ja co sekundę musiałem coś usuwać na twoim live'ie. Co sekundę, nie nadążałem z czatem w ogóle. Tak, nie nadążałem, bo byłeś schlany. Po prostu schlałeś się jak świna, byłeś pijany w cztery dupy. Dzwoniłeś do mnie już przed live'em, byłeś schlany. I co? I kurwa, na chuj mi taki moderator jest potrzebny? Ty myślisz, że moje życie to jest jakiś żart? Ty myślisz, że mi możesz obiecać pomoc w mojej pracy? Kurwa, ja po prostu te transmisje to jest w tym momencie 90% moich obowiązków zawodowych. To jest moja praca! Twój najgorszy live to był w ten piątek. Inaczej mogłaś poprowadzić to, a nie czytać moją grupę. Pójdziesz chuju 2 lipca do pracy o 5 rano, będziesz się starał? Skurwysynie? A live to jest moja praca, wyobraź sobie. Wyobraź sobie skurwysynie, że live to jest moja praca. Ty wstajesz do roboty o 5 rano i jedziesz, a live to jest moja praca. I ty mi zjebałeś moją pracę. Rozumiesz? Zjebałeś mi live. Tak. Chciałaś krzywdzić innych na swoim live. Zjebałeś mnie po prostu. Wiesz tak jak ci mówię. Widzisz co do ciebie czuję w tym momencie? Dla mnie jesteś po prostu bucem, skurwysynem, świnią, oszustem, zdrajcą. Uważam, że... To ty jesteś zdrajcą. Po co nagrywasz wiadomości głosowe innym ludziom i wysyłasz? Nic nikomu nie nagrywałam. Komu wysłałam? Gdzie słucham? Ja miałem być twoim najlepszym przyjacielem i tylko do mnie miałeś odzywać się. A nie, jeszcze innym rozsyłać informacje o mnie, jak o mnie myślisz. Informacje komu? Dobrze, już teraz na grupie ciebie nie ma, to sobie tego nie odsłuchasz, co mówiłaś o mnie. A niby komu po prostu? Ja nie mam prawa z ludźmi rozmawiać. Fajnie, ze mnie się nabijać jest. Udław się tą grupą, to skurwysynie. Chciałam ci powiedzieć jedną rzecz. Nie przezywaj tak. Blokuję cię na telefonie. Po co? Blokuję cię na Facebooku. Ja bym ciebie nie zablokował, możesz sobie zadzwonić kiedy chcesz, ale takich głupich argumentów nie używaj w tym momencie. Wypierdoliłeś mnie z grupy, to nie wejdziesz już na więcej na mój profil, rozumiesz? Nie wejdziesz na mój profil. Chcesz sobie knuć z tymi medami za moimi plecami, to nie będziesz musiał sobie z innego profilu czytać, co jest o mnie. A ten skurwiel, twój kolega, to też odszedł z live'a, a z jakiego powodu? Obiecywał, że pomoże i co? Opytam cię to sanki, ile jest warte wasze słowo, fagasy, kurwa, z przyjaźni?
To macie w ogóle jakiś honor? Nie używaj nazwy miejscowości. Co cię to obchodzi, gdzie ja mieszkam w ogóle chociaż? To nie ma w ogóle znaczenia. Nie jesteśmy żadnymi kumplami, najlepszymi kumplami twoimi jesteśmy. Co ty sobie wyobrażasz po prostu, że będziesz mi rozpierdalał moją firmę? Co ty sobie wyobrażasz, że będziesz mi rozpierdalał moją firmę? Że będziesz mnie ośmieszał przed 500 ludzi na twojej grupie, robił ze mnie debilkę? A co ja ci, jaką ci jakiś krzywdę kiedykolwiek zrobiłam? Odpowiedz mi na pytanie, jaką ci, okradłam cię? Prosiłam cię o pieniądze? Prosiłam cię kiedykolwiek o coś? Chciało się nabijać ze mnie w internecie, to teraz masz. Zrobiłam coś bez swojej wiedzy, wszystko co po prostu robiłam, to kontrolowałam, konsultowałam z tobą. A ty wszystko za moimi plecami mnie odgadywałeś. Nic takiego nie robiłem. Masz problem z alkoholem? Najebany jesteś co drugi dzień? Chodzisz na czworakach po mieszkaniu? Nie. To jest prawda o tobie? Nie, codziennie chodzisz zamiast co dwa dni, nie? Ja nie mam problemu z alkoholem i tobie też nie wmawiam, że masz. A co to było w piątek? Jak byłeś najebany w cztery dupy i pierdoliłeś farmazony o mnie tak? W internecie, to co to? To powinienem jeszcze trzeci raz zadzwonić do ciebie i cię zjebać. Spektakl jakiś to był teatralny? Tak jak ci powiedziałam, nie chcesz mieć ze mną kontaktu, to spierdalaj po prostu. Blokuję ci telefon, blokuję ci wjazd na moje strony. I przyślę ci pozew o odszkodowanie. I chuj ci w dupę, rozumiesz? I tyle ci, tylko ci chciałam powiedzieć. Zadowolony jesteś? Tak, jak mała dziewczynka się zachowujesz. Nie, to jest moja odpowiedź na to, co ty robisz. Nic nie zrobiłem. Po pierwsze, nic nie zrobiłem w takim kierunku. Tak, nic nie zrobiłeś? A co kurwa piszesz na tej swojej grupie, że ja nie mogę zobaczyć? Co kurwa tam piszesz na mój temat, że ja nie mogę zobaczyć? Że jestem zawiedziony trochę tobą. Aha, trochę mną. To mi wypłacisz odszkodowanie za to, co jest publikowane na tej grupie, albo po prostu weźmiesz i to wszystko pokasujesz, rozumiesz? Ja nie mam możliwości kasowania donate'u. Ale ty masz możliwość usuwania ludzi i nie pozwolę ci, żebyś mnie po prostu zniesławił. A jeśli chodzi o mnie, to po prostu... Moje zaproszenie do Krakowa jest nieaktualne i nie chcę cię w ogóle widzieć, nienawidzę cię. No i rozumiesz? Wiem, wiedziałem, że tak będzie i przez to wszystko... Będzie, bo skurwysy nie knujesz o mnie. Nie knuję, nic nie robię złego. Mi wszystkimi gnojami, wyśmiewasz mnie za moimi plecami bezczelnie. Tyle mam kłopotu. To ty się wyśmiewasz za moimi plecami. Tyle mam kłopotu. Myślisz, że ja nie mam wystarczających dowodów? Muszę mu pomagać chwilę. I co z tego? Czy to jest argument, żeby tak się zachowywać, jak ty robisz? A jak ja robię? Co? Jaką ja ci krzywdę wyrządziłam? Jaką ja ci krzywdę wyrządziłam? Co ja ci zrobiłam? Jaką ja ci krzywdę zrobiłam? Nie muszę niczego udowadniać. Wejdź sobie skurwysynie na mój fan klub. Są tam jakieś wiedzyńska na twój temat? Piszę, ktoś, że masz grzywę. Tam są pousuwane wszystkie dowody na twój temat. Tam nie ma żadnych dowodów. I ludzie są pobanowani. Nie ma tam tych ludzi, którzy chcieliby... ...Łangowskiego i z jego kolegów po prostu z miejscowości Przyjaźnia. Chcesz? Będziemy się zaraz nabijać. Po prostu napiszemy, że jesteście wieziakami, alkoholikami, medami, lumpami, niewykształconymi gnojami. Chcesz? Chcesz tego? Nie pogrążaj siebie w ten sposób. Zostaw ten... Może się powyśmiewam z siebie. Nie mów tak w ten sposób, bo tylko gorzej o tobie to świadczy. Ja tobie nic nie robię złego. Nie, w ogóle mi nic nie robisz, tylko z 500 osobami sobie po prostu oczerniasz mnie od 2 miesięcy. Oni się starają mi powiedzieć to, co ja nie wierzę. Mam klient. Ja nie wierzę w to, co oni tam piszą. Ja tych ludzi nie znam, ale ciebie znam. I ty mi wypłacisz odszkodowanie za to, co oni piszą. Rozumiesz? Odszkodowanie, wiesz? Bo ludzie sobie to kopiują, to idzie w świat. Ja sobie tego nie życzę. Poza tym mnie oszukałeś, bo mam z tobą umowę ustną, że obiecałeś pomóc na live'ie moderatora, a mnie olałeś. Sabotowałeś mój live, zaświętowałeś własne,
zostawiłeś mnie na lodzie po prostu ze wszystkim, zrobiłeś mnie w koja, zrobiłeś mnie w chuja po prostu, rozumiesz? Ja nie jestem manekinem, mam też swoje uczucia i nie mogę tego wszystkiego przetrawić. A co ja ci, kurwa mać, kiedykolwiek zrobiłam? Czy ja się o to... Trzeba było się odczepić od mojej grupy, to może by nie było takiego chłamu na czacie. Kurwa twojej grupy, ty pojebańcu, schylałeś się? Robiłem to, co uważałem za słuszne. Ja się przygotowałam do live'a, tak? Byłam bardzo zdenerwowana, a ty do mnie zadzwoniłeś. A słuchaj, wiesz co, na mojej grupie straszne rzeczy, a to mi piszą, ale wiesz, no nie mam pretensji, bo ja na to nie mam wpływu. Weszłam na to, zaczęłam czytać, co te chuje tam piszą. Zrzuciłam się na swojego live'a pół godziny, bo się zdenerwowałam, bo zaczęły do mnie wydzwaniać, zacząłeś mi pierdolić. Nie wpadło ci do twojej zapijaczonej głowy, że ja jestem zajęta, że ja robię coś innego, że mam za chwilę ważną transmisję, że 500 ludzi będzie mi weszłam tam, zaczęłam czytać te paszkwile, na których przechowywanie pozwalasz, więc po prostu ustosunkowałam się do tego, przeczytałam to i odpowiedziałam na te zarzuty, rozumiesz? Jeszcze troszkę, to 500 to u mnie będzie osób oglądało mnie teraz. I ciekawe dlaczego. Słuchaj, no będziesz kurwa gwiazdą, miliony cię będzie... Nie jestem żadną gwiazdą, po prostu jestem sobą i normalnym człowiekiem w przeciwieństwie do ciebie. Ty jesteś schodzącym talentem YouTube, no ty jesteś genialny, po prostu symbol seksu, fantastyczny facet, wykształcony, przystojny, zajebisty, po prostu pożądanie wszystkich kobiet, a ja to jestem śmieć. Stara kurwa, ze starym kominem, z zagrzebiałymi nogami, należy mi po prostu wyjebać w pysk, nasrać się na mnie i nasikać, a mało Marek Łankowski to jest po prostu... A ja tak nie myślałem w ten sposób, nigdy o tobie. Ja po prostu. Nigdy tak nie myślałem o tobie. W każdym razie, słuchaj, zniszczę cię zajebie, rozumiesz? Rozpierdolę ci życie, będę ci pisać pozwy o odszkodowanie, mam cię w dupie, nie chcę cię widzieć, po prostu tyle ci tylko chciałam powiedzieć. Pobudź się trochę ze mną, zostaw, nie bądź taka zdenerwowana. Nie mam w dupę, nawet po prostu przez dwa dni nie masz odwagi, żeby się do mnie odezwać, żeby do mnie napisać, po prostu wypierdoliłeś mnie z grupy, nie zamierzam się z tobą pogodzić, po prostu nienawidzę cię, jesteś po prostu takim samym skurwysynem, jak te wszystkie skurwysyny, co mnie tam po prostu krytykowało na tej twojej skurwysyńskiej grupie. Nie, jestem, ja cię lubię. Nie, jesteś takim skurwysynem, takim samym jak ta dekacz, jak te wszystkie... Derkacz, Małgorzata. Twoje kurwa koleżanki, idź do tych skurwysyn. Jakie koleżanki to są? Ja się teraz rozłączam, a ty to się zaloguj i sobie rozmawiaj całą noc z tymi skurwysynami i jutro sobie z tymi rozmawiaj z skurwysynami. Nie, pobudź się ze mną i zostaw i odpocznij sobie, nie myśl o tym, że tak się stało, jak się stało. Siedź sobie ze skurwysynami, bo jesteś skurwysynem i to jest dla ciebie dobre miejsce, rozumiesz? Mówię ci, pobudź się ze mną. Nic się nie stało takiego złego, żeby nie można było do tego wrócić. Stało się złego? Po prostu tak ci rozpierdolę życie, że się już nie da do niczego wrócić, rozumiesz? Tak ci rozjebie życie, że się nie da do niczego wrócić. Zobaczysz, jak to jest fajnie, jak ktoś komuś rozpierdala życie. Dobranoc. No dobranoc, fajnie. O, kurwa. Ciekawe. Pierwszy raz mam ten numer.